Cieszy mnie to, że akurat no po raz kolejny, nie mówię udało mi się, ale ciężko wywalczyłem ten tytuł. Jezioro Bielimie jest małym akwenem, na którym wiatr też często zmienia kierunek i siłę. I tutaj akurat taka moja, można powiedzieć, trochę dobra żegluga taktyczna, dobre wybory powodowały to, że pierwszego dnia uniknąłem większych wpadek, uzyskałem sporą przewagę nad rywalami, a drugi dzień to już była taka tylko formalność, bo pożeglowałem też no, bardzo dobrze, miejsce ósme i pierwsze, co mi dało zwycięstwo w klasyfikacji generalnej, ale każdy wyścig to był naprawdę, każdy wyścig był intensywny. Ja na górnym znaku często byłem na miejscu 20, 15, a finiszowałem w pierwszej trójce, czyli to jest ta największa sztuka właśnie, żeby przejechać z tyłu do przodu. O tym zadecydowało doświadczenie z ubiegłego roku. Po tym pan tutaj ma wielkie. No ten zeszły rok naturalnie żegluga tego zeszłego roku pomogła odrobinę, ale nie tylko, że ja byłem, ale to było tutaj wielu innych zawodników i mi się wydaje, że akurat w tym roku ten wiatr kręci tutaj jeszcze bardzo ekstremalnie, bo zupełnie inaczej. To doświadczenie zdobyte w ciągu całej mojej kariery bojerowej pomaga w zachowaniu, że tak powiem, zimnej głowy w takich różnych sytuacjach, w których może inni zawodnicy robią większe błędy i to procentuje. A jak określił pan te warunki? Lód chyba był dobry, a temperatura? Znaczy, w bojerach wygrywają ci, którzy potrafią się jak najszybciej dopasować sprzętowo, jak ja mówię, z odpowiednim wyborem sprzętu do istniejących warunków wiecznych i lodowych. Faktem jest, że tutaj mamy ekstremalne, znaczy mamy zimną temperaturę, minus 10, minus 12, silny wiatr, który też jeszcze powoduje zupełnie inne odczucie tej temperatury, ale żeglowaliśmy też w Stanach w dużo bardziej chłodniejszej pogodzie. Może takie przewrotne pytanie zadam. Bojery nie mogły się stać dyscypliną olimpijską, to jest zaledwie igrzyska żeglarstwo lodowe. Tak, naturalnie takie starania były czynione, ale nie wiadomo, z jakichś tam przyczyn, podejrzewam, że zbyt skomplikowanych problemów organizacyjnych z zapewnieniem takiego akwenu, który jednak musi mieć odpowiednią ilość lodu, nie może mieć śniegu, musi mieć wiatr. To są zbyt duże ograniczenia i dlatego nasza klasa nie weszła na program Igrzysk Olimpijskich. Ale to nie szkodzi. To też jest sport taki sam, jaki był. Bardzo trudny sport, ciężki sport. To jest sport, który my najbardziej kochamy, który nas pasjonuje. Czy można powiedzieć, że to jest pana hobby, takie przygotowanie do sezonu letniego? Nie, to nie jest hobby. Jak ja bym powiedział, że jest moje hobby i wygrywam się świata, to my automatycznie podejrzewam, zdegradował to, co ten wysiłek, który czynią moi rywale, ten czas, który poświęcają na przygotowanie sprzętu i tak samo ja co robię. Ja pracuję bardzo ciężko tutaj i profesjonalnie przygotowuję sprzęt i przygotowuję do sezonu. Czyli nie ma mowy o jakiejś tam amatorszczyźnie czy o jakimś takim hobby. Naturalnie jest to w pewnym sensie jest to, co ja bardzo kocham, hobby, ale to jest moja pasja. I wiadomo, że hobby to może być wędkarstwo, chociaż jak ja powiem, znowu też obrażę tych, którzy biorą udział w różnych zawodach wędkarskich i tam starają się zabrać jak najwięcej ryby, największą rybę. Też są różne rodzaje tego sportu. Na zakończenie, jakie wybrany Karol Jabłoński na ten sezon? Jeszcze teraz zakończymy Mistrzostwa Europy, później będziemy żeglować jeszcze jakieś takie regaty centralne gdzieś, bo przyszła zima w końcu, a później zaczyna już sezon letni, który dla mnie będą regaty na Morzu Śródziemnym, także tam pościgam się na kilku regatach, ale to już nie ma mowy o takim bardzo, bardzo profesjonalnym żeglarstwie na tym najwyższym poziomie. Puchar Ameryki jest zupełnie gdzie indziej i tak dalej, ale to wszystko jest tego, wszystko jest bardzo dobrze, ponieważ ja już mam ponad 30 kilka lat mojej zawodowej kariery ze sobą i trzeba powoli odpocząć. Gratuluję kolejnego tytułu. Dziękuję bardzo.